Kolejnym gościem cyklu Poznajmy się lepiej jest obrońca GKS-u Tychy, Dawid Abramowicz. Witam Cię, Dawid. Witam również. Co jest Twoją mocniejszą stroną? Wyrzuty z autu czy gra prawą nogą? Chyba wyrzut z autu. Zawsze się śmieję i podkreślam, że prawa noga tylko do tramwaju, a zagrożenia nie ma z niej żadnej, nie ma żadnego, a po wyrzutach z autu zawsze jakiś tam, kolokwialnie mówiąc, smród jest w polu karnym przeciwnika, więc zostajemy przy wyrzucie z auta. Mało jest jednak takich obrońców, którzy tak mocno wyrzucają piłkę z autu. Dużo czasu, że zajęło Ci opanowanie tej sztuki no, niemal do perfekcji, bo jednak spore spustoszenie w szeregach rywali zawsze te wyrzuty z autu robią. Jest to dosyć niebezpieczne. Trenerzy chcą z tego korzystać, bo sami widzą, że zagrożenie po tych wrzutach z autu jest. Kiedyś miałem taką sytuację, że w moim mieście rodzinnym organizowane były igrzyska dla sportowców, takie miejscowe, a z racji tego, że był to lipiec bądź sierpień i wszyscy młodzi zawodnicy byli na wakacjach z rodzinami, trener wpadł na pomysł, żebyśmy wraz z moim innym kolegą przeprowadzili coś takiego wow, czego do tej pory nikt nie widział i postanowił, że zrobimy elementy piłkarskie, ale z takim wykorzystaniem akrobatycznym. I wydaje mi się, że to był taki początek, że gdzieś tam kolega akurat rzucał po wykonaniu salta tą piłkę z autu, a ja taką tak zwaną sprężynkę. No i wydaje mi się, że tak już zostało. Później przez dłuższy okres czasu w ogóle nie pamiętałem o tym i chyba w młodej Ekstraklasie Śląska z powrotem wróciliśmy do tego, bo trener się mnie zapytał, czy kiedyś wrzucałem daleko piłkę z autu. Ja mówię, że kiedyś tak i możemy spróbować. No i po pierwszym treningu powiedział, dobra, zostajemy przy tych wrzutach dalszych i będziemy z tego korzystać. A na każdym stadionie jest taka możliwość? Pamiętam taką sytuację z Anglii, gdzie zawodnikowi otwierano bramkę, żeby mógł wziąć większy rozbieg. Na każdym stadionie jest taka możliwość, bo tutaj jednak te detale i niuanse są bardzo ważne w tym. Są to bardzo ważne. Warto też dodać, że wykorzystujemy też ręczniki, żeby tą piłkę przetrzeć, bo kiedy jest ślisko, to ciężko jest skoordynować to i wrzucić tak jak się chce. Na każdym stadionie nie ma takiej możliwości. Tym bardziej u nas, kiedy przyjeżdża telewizja i stawia swoje banery, to z chęcią bym podpowiedział, żeby ciut dalej te banery postawili, ale nie da się. No, trzeba się podporządkować temu, jak to wygląda, ile miejsca zostaje i tyle, no jakoś rzucić tą piłkę. Masz brata, który jest o 2 lata młodszy, jest bramkarzem GKS-u Katowice. To ty go zaraziłeś miłością do piłki, czy wspólnie poszliście na pierwszy trening? No, już z góry mieliśmy narzucone przez rodzinę, która jest bardzo ucharakteryzowana w kontekście sportu i nie mieliśmy wyboru. Wujek był trenerem. Bodajże jak miałem 6 lat, a brat miał 5, to poszliśmy na pierwszy trening. Wujek jeszcze przyjechał po nas starą Ładą. Rosyjska chyba marka samochodów. Przyjechał po nas i tak to się zaczęło. Spodobało nam się to bardzo i rodzice nas wspierali. Jak tylko mogli, chwała im za to i tyle. I tak to wygląda, że dzisiaj tutaj mogliśmy się spotkać i o tym porozmawiać. Twój brat wrócił do bramki GKS-u Katowice. Często masz okazję oglądać jego występy z trybun czy w telewizji? Jak tylko nie kolidują nasze mecze, to i oczywiście grają na miejscu tam przy Bukowej, bo mieszkamy obok siebie, to staram się podejść do brata i oglądać jego poczynania na boisku. Bardziej się denerwujesz jego występami czy swoimi? W sumie ani tak. Jesteśmy profesjonalistami.
trenujemy już tą piłkę od iluś tam lat i uważam, że stresu i denerwowania się nie powinno być, bo jest to normalne dla nas i tyle. A brat nie miał nic przeciwko twojemu transferowi do GKS-u Tychy, bo jednak wywołał on sporo emocji. Długo rozmawialiście na ten temat? Nie, w ogóle nie rozmawialiśmy na ten temat. Traktujemy to jako przejście do kolejnego zespołu. Taki jest nasz żywot, że raz jesteśmy tutaj, raz jesteśmy tam. Wiadomo, emocje były, ale to bardziej na kibicowskim forum, z tego względu, że wiadomo, że kibice GKS-u i kibice GKS-u rywalizują ze sobą, co jest bardzo fajne. No ale tyle. No. Jak spotykacie się z bratem przy rodzinnym stole przy okazji świąt, często jest temat piłkarski, czy jednak jest zakaz w rodzinnym domu? Na porządku dziennym, a nawet jak nie chcemy o tym rozmawiać, to zawsze tata z mamą gdzieś tam jakieś podchwytliwe pytania zadają i próbują rozgrzać atmosferę, ale wiem, że rodzice lubią podpuszczać w tym kierunku i raczej puszczamy sobie tylko oczko i ze spokojem nie skupiamy się na tym. To za kilka tygodni ta atmosfera w rodzinnym domu może być bardzo gorąca, na bo pewno. Wielkimi krokami zbliżają się derby z GKS-em Katowice. Na pewno, rodzina będzie żyła tym pojedynkiem, już zapowiedzieli swój przyjazd, no ale to co na boisku schodzi na dalszy plan. Już bratu powiedziałem, że pierwszy raz będzie miał chyba sytuację, że ktoś mu będzie bezpośrednio z autu próbował wrzucić piłkę do bramki. A miałeś okazję już raz rywalizować przeciwko bratu? To jest taki mecz szczególny, wyjątkowy, trudny? Nie, raczej odcinałbym się od tego typu określeń. Raz mieliśmy okazję grać przeciwko sobie. Wtedy byłem w Chojniczance Chojnice, w drugiej lidze zachodniej, a brat był w MKS-ie Kluczbork. To była ostatnia kolejka. Ale podeszliśmy do tego bardzo normalnie. Później oczywiście dogryzałem bratu, no bo wygraliśmy ten mecz i na każdym kroku, kiedy tam próbował fisiować, to mu przypominałem wynik i od razu zamykał się. A brat się nie odgryza, że on jednak zadebiutował w Ekstraklasie, a ty nie? Tak w żartach oczywiście. Nie mamy na to. Nie mamy na to ciśnienia, wiadomo. Chciałoby się zadebiutować, ale no, akurat jak pojawiała się szansa na debiut, to najzwyczajniej byłem za słaby. Łączą was występy w tych samych zespołach. Ty byłeś w Śląsku Wrocław, później był twój brat, później on był w Termalice, ty też byłeś zawodnikiem Termaliki, ale dopiero później spotkaliście się w GKS-ie Katowice. Zgadza się, cały czas się mijaliśmy. Śmiałem się z bratem, że przecierałem mu piłkarskie szlaki, że wejście do tych zespołów miał trochę łatwiejsze. I dopiero spotkaliśmy się w Katowicach. Chociaż to też nie było takie pewne, bo gdzieś tam w kuluarach mówiło się, że pójdzie gdzie indziej, no ale jak już przyszło co do czego i dzwonił i pytał, jak to będzie, że bracia razem, mówię, że normalnie, o to się nie ma, nikt nam nie podskoczy. Było zapewne dużo trudnych momentów. Mieliśmy okazję rozmawiać z Rafałem Dobrolińskim, który też jest młodym zawodnikiem, a który jednak tych klubów w swoim CV ma całkiem sporo. Ty także? Dla ciebie ten najtrudniejszy moment to był przejście z Wisły Płock do Skry Częstochowa? Był wtedy taki moment zwątpienia, załamania? Jasne, te momenty zawsze są, ale już kiedyś rozmawiałem z jakimś reporterem na ten temat i wychodzę z założenia, że to, co nie zabije, to wzmocni i z każdego jakiegoś niepowodzenia trzeba wyciągać jak najwięcej, żeby ten charakter hartowało na przyszłość. Był właśnie taki moment w Płocku, nie dość, że nie grałem prawie w ogóle, to przytrafiła mi się dosyć ciężka kontuzja. Musiałem położyć się na stole operacyjnym i kiedy wyzdrowiałem, kiedy już paliłem się do gry, umowy ze mną nie przedłużono.
zostałem sam na tej tratwie i musiałem szukać dla siebie jakiegoś rozwiązania. Ale nawet przez chwilę nie zwątpiłem w to, że w piłkę nie będę grał, no bo nie po to kilku rzeczy się wyrzekam, aby móc trenować, móc spędzać czas na boisku, i sobie pomyślałem, że a nuż, spróbuję jeszcze raz, nie poddam się, i wydaje mi się z perspektywy czasu, że się opłaciło, bo możemy teraz sobie tutaj siedzieć, rozmawiać z widokiem na piękny stadion i cieszyć się z gry w piłkę. Była ciekawa historia, byłeś na testach w Rozwoju Katowice, którego trenerem był drugi trener GKS-u, tych Dietmar Bremer. Już sprawa została wyjaśniona. Wiesz, dlaczego jednak w tym Rozwoju nie zagrałeś? Tak, wiem, rozmawialiśmy z trenerem na ten temat. To właśnie był ten okres przejściowy po Płocku, jak wiedziałem, że tam nie zostanę i szukałem klubu. Byłem chyba tydzień czasu u trenera Didiego w Rozwoju, ale tam była jakaś kwestia z jednym zawodnikiem, który chyba Łukasz Winiarczyk, który był wtedy na testach w Piaście Gliwice, zaproszono go i był tylko motyw mojego zostania pod warunkiem, że Łukasz zostanie w Gliwicach. Nie udało się, wrócił do Rozwoju, więc dla mnie nie było miejsca. Przed jednym z meczów pojawiło się zdjęcie na Twitterze, ty, Pepe i Dixon, ty w bardzo ciekawej fryzurze. Bardzo fajne jest to, że dzielicie się z fanami tym, co dzieje się w szatni. Rzeczywiście chyba ta atmosfera jest taka autentyczna, bo rzeczywiście dobrze dogadujecie się i ta atmosfera chyba dopisuje, czego przykładem są właśnie tego typu zdjęcia. Jasne, że tak. Też nie ma co ukrywać, ta przerwa letnia jest bardzo krótka, tego czasu na aklimatyzację było bardzo mało, tym bardziej biorąc pod uwagę 10, bodajże 11 nowych nazwisk w zespole, ale ciężką pracą i wynikami tych meczy na początku jestem w stanie powiedzieć, że nic tak nie buduje atmosfery jak dobry wynik. Nie ma co ukrywać, w szatni bardzo się lubimy spędzać ze sobą czas, a to też jest ważne na przyszłość, żeby tą przyjaźń zazębiać w szatni i żeby przenosiło się to na boisko. Wydaje mi się, że tak jest. Za nami pierwsza połowa, teraz czas na drugą odsłonę. Pod hashtagiem Poznaj lepiej Abrama kibice mogli zadawać pytania skierowane właśnie do obrońcy GKS-u Tychy, tak więc oddajemy głos kibicom. Okay, i pierwsze pytanie od Sebastiana Sojki. Jakie były Twoje motywy zmiany Katowic na Tychy i jak na tę chwilę oceniasz tę zmianę? Spodobało mi się na pewno, spodobały mi się słowa prezesa i dyrektora sportowego na temat klubu i jego przyszłości. Fajna wizja rozwoju, piękny stadion i na pewno mecz derbowy, kiedy jeszcze w barwach Gieksy przyjechałem tutaj na Tychy, był niemalże komplet. I są to takie momenty, że jednak w tą piłkę gra się dla kibiców, że oni chcą to oglądać i to wydaje mi się, że może być taki motyw przewodni i główny argument. Pytanie o element taktyczny, klasycznie czwórką z tyłu, czy jako wahadłowy, w którym ustawieniu czujesz się lepiej i dlaczego? Ja tutaj dodam od siebie, miałeś okazję grać przeciwko GKS-owi Tychy, no i bramkę na Buchowej zdobyłeś. Zgadza się, wtedy w barwach Gieksy grałem na pozycji wahadłowego, ale wydaje mi się, że jak drużyna jest ustosunkowana na boisku bardzo ofensywnie, a wydaje mi się, że teraz tak jest, że gramy niezłą piłkę, nie stoimy całym zespołem w polu karnym, tylko staramy się kreować tą grę. To nie ma znaczenia, czy gramy czwórką, czy jestem na wahadle, bo i tak stoję wysoko i staram się wspierać tych zawodników ofensywnych.
Więc to są takie zbliżone pozycje, ale też nie zapominajmy, że jestem obrońcą i trzeba myśleć o grze defensywnej i z tej gry jestem przede wszystkim rozliczany. Powiedziałeś o atmosferze na trybunach. Jest właśnie pytanie, jak ci się gra na tyckim stadionie, jak oceniasz kibiców i atmosferę, czy wsparcie z trybun ma wpływ na twoją grę? Oczywiście, że tak. Wsparcie kibiców jest dla nas bardzo ważne, tak jak powiedziałem wcześniej. Dla kogo nie grać, jak dla nich. Nie mogę narzekać na kibiców GKS-u. Przychodzą licznie na stadion, wspierają nas. To jest piękne, ale liczę po cichu na taką mobilizację, jak miałem okazję tutaj drugi raz przyjechać w barwach Gieksy na tyski stadion i przy takiej publiczności móc rozgrywać każdy mecz, to byłoby coś pięknego. Jakub Ścierski pyta, dobrze się dogadujesz z kolegami z drużyny i czy ogólnie cieszysz się, że grasz właśnie dla Tychów? Wydaje mi się, że nie ma problemu. Wiadomo, są tam jakieś czasami słabsze momenty na treningach, ale to wynika z tego, że każdy chce z siebie dawać maksa i nie odpuszcza i wydaje mi się, że to jest takie coś fajnego, że nikt nie spoczywa na laurach, tylko każdy chce pracować i widoczne to jest na pewno na boisku, no bo każdy czuje oddech kolegi, który czeka na ławce rezerwowych, aby tylko wskoczyć i godnie zastępować zawodnika, z którym akurat rywalizuje. I ostatnie pytanie od kibiców, Oliwia Mazur. Ma pan idola? Czy ma pan jakiegoś idola? Jak się nazywa? Czy ma pan jakieś największe piłkarskie marzenie? Idolów piłkarskich na pewno ma. Tam jakieś swoich zawodników, których staram się podpatrywać. Na pewno jest to Marcelo z Realu Madryt, który na tej pozycji jest niesamowity. Drugim taki może być Dawid Alaba z Bayernu Monachium. Są to już takie topowe marki, do których ciężko będzie mi się zbliżyć, ale no nie poddaję się, bo wiadomo, lata lecą, a są to zawodnicy światowego topu. I na koniec niespodzianka. Przed nagraniem otrzymałem SMS-a z szatni GKS-u Tychy i koledzy chcą Cię także lepiej poznać i przygotowali dla Ciebie dwa pytania. Dlaczego w szatni mówią do Ciebie Parówka i Zbyszek? Parówkę chyba wymyślił Michał Fidziukiewicz. Śmiejemy się. No śmiejemy się, no fajnie to słowo brzmi i przy każdej jakiejś spornej sytuacji to słowo parówka leci, a słowo Zbyszek wzięło się z filmików o Zbigniewie Stonodze, bardzo kontrowersyjnym polityku, ale też warto zaznaczyć, że też pomagał tam poprzez swoją fundację ludziom, którzy potrzebowali pomocy, a wiadomo, żyjemy teraz w epoce, gdzie te media są bardzo, bardzo rozwinięte i na YouTubie mnóstwo filmików z wyciętymi wypowiedziami pana Stonogi. Jest ich bardzo dużo i niektóre są dosyć zabawne, ale to już nie będę zdradzał jak zabawne. Polecam, aby każdy sobie z osobna sprawdził. No i na koniec truskawka albo wisienka na torcie. Czy twoja dieta bez glutenu to tylko kwestia jedzenia, czy wpłynie także przyjmujesz? Wpłynie czasami, musi być umiar też w tym. Nie wolno zapominać i czas. Zdaje efekty, czuję się na tej diecie bardzo, bardzo dobrze i nie będę jej zmieniał. Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia w kolejnym cyklu Poznajmy się lepiej. Dziękuję.